Demonstracja przeciwko nienawiści w Paryżu. Demonstracja przeciwko nienawiści w Paryżu. To my jesteśmy Francją. W niedzielę w Paryżu rozpoczęła się manifestacja przeciwko nienawiści, upamiętniająca Samuela Patego, profesora historii zamordowanego w piątek w podparyskim Conflans Sainte-Honorine za lekcję o wolności słowa i pokazywanie uczniom karykatur Mahometa. To my jesteśmy Francją, powtarzają manifestujący. To my jesteśmy Francją, oświadczył premier Jean Castex obecny na tej wielotysięcznej demonstracji w Paryżu w niedzielne popołudnie. Słowa premiera podchwycili manifestujący paryżanie i przyjezdni, pragnący oddać hołd bestialsko zamordowanemu nauczycielowi. Stowarzyszenia i związki zawodowe nauczycieli oraz tygodnik satyryczny Charlie Hebdo wezwały do demonstracji w Paryżu na Placu Republiki i w innych miastach Francji. Wielu nauczycieli szkół średnich organizuje wiece w wielu miastach. W Paryżu manifestacja rozpoczęła się o godzinie 15. Wielu z nas mobilizuje się przeciwko nienawiści i obronie wolności słowa, podkreśla Związek SNESFSU, którego logo przekreślone jest na czarno jako znak żałoby. Do manifestacji wezwały również związki nauczycieli, Skence FDT, UMSA Education i SNAL oraz związki uczniów, UNEF, FAGE i WAVE, FIDL, Stowarzyszenie Rodziców Uczniów WSP oraz inne organizacje pozarządowe. Lokalne prefektury wydały zgody na organizację manifestacji w czasie pandemii koronawirusa. Jak każdy nauczyciel, Samuel Paty starał się przygotować młodych ludzi do krytycznego myślenia, niezbędnego warunku pełnego obywatelstwa, piszą sygnatariusze apelu o uczestnictwo w manifestacji. Premierowi Castexowi na Placu Republiki towarzyszy mer Paryża Anne Hidalgo i prezydent regionu Île-de-France Valérie Pécresse. Na demonstracji są obecni również politycy opozycji, m.in. lider radykalnie lewicowej Francji nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon. Organizatorzy demonstracji apelują, aby nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść, która kosztowała życie Samuela Patego, ale manifestowaniem wartości republiki, jakimi są wolność, równość i braterstwo. Nie przerazicie nas. Nie boimy się. Nie podzielicie nas. Jesteśmy Francją, podkreślił Castex.